No dzień dobry, dzień dobry. A dzisiaj temat, który bardzo Was interesuje i bardzo nurtuje, czyli to, czy muchomor czerwony, czyli Amanita muscaria, może nam w jakiś sposób pomóc w naszym zdrowiu, w zachowaniu dobrej kondycji zdrowotnej i co możemy z niego robić i jak możemy go przetwarzać. Tylko pamiętajcie, proszę, że wszystko, co ja tutaj w tym filmie powiem, to nie są żadne recepty. To jest taka skondensowana wiedza ogólnodostępna, do której każdy może się dogrzebać, czy każdy się może tych informacji doszukać. I ja tutaj nie zalecam w żaden sposób stosowania tych preparatów. Po prostu mówię Wam, w jaki sposób można muchomora przetwarzać i jak ja to robię z własnego doświadczenia. A każdy z Was, jeżeli będzie to robił, będzie robił to na własne ryzyko i z własnej nieprzymuszonej woli. No, to zaczynamy. Ładne te muchomory, prawda? No, mi też się podobają. Dzisiaj już ich nie będę zbierała, nawet nie wzięłam koszyka, chociaż my z Dolarem zawsze chodzimy prosto, nawet nie zbaczamy do lasu i tak się te grzyby do nas uśmiechają i kiwają im i nam i zawsze wrócimy z pełnymi rękami. Więc teraz skoncentruję się na Was, żeby w ogóle żadnych grzybów nie zauważać. A jeśli chodzi o te amanitę, czy to jest niebezpieczna substancja? Słuchajcie, co mówił Paracelsus? Paracelsus mówił, że nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną, to dawka czyni truciznę. I tak właśnie jest. I powtarzam po raz kolejny, jeżeli coś ma nas uzdrowić z najbardziej poważnych chorób czy uleczyć, to musi być na tyle silne, że może nam również zaszkodzić, prawda? Prawda. I musimy to bardzo rozważnie stosować. Czy Paracelsus stosował amanitę? Stosował. Stosował ją między innymi w leczeniu cukrzycy. I do tego właśnie leczenia cukrzycy, czy w tym leczeniu cukrzycy Paracelsus muchomorem się posiłkował. Posiłkuje się również muchomorem homeopatia, która ma granulki. Takie homeopatyczne są powstałe na bazie muchomora. Także jak widzicie, muchomor jest obecny w naszym życiu i w medycynie. A co on takiego zawiera? Ja nie wiem, czy Wy widzicie. Tutaj pełno jest tej amanity. Idę sobie tutaj, idę tą drogą i ona cały czas do mnie się uśmiecha z pobocza. Słuchajcie, muchomor zawiera substancje czynne. Zawiera takie substancje czynne, między innymi jak muskaryna i kwas ibotenowy. I to są te substancje, które nie są jakby pożądane dla naszego zdrowia. Ich jest niewiele, bo muskaryny jest 0,003% w muchomorze, a kwasu ibotenowego 0,01%, ale one mogą doprowadzić do tego, że gdzieś nam zaszkodzą. Będzie się to objawiało zatruciem, czyli mdłościami, biegunkami, zawrotami głowy, trudnościami nawet takimi motorycznymi w poruszaniu, złym widzeniem, tak? To wszystko się może zdarzyć, czyli takie typowe objawy zatrucia. Tylko, że znowu badania pokazują, że żeby ten muchomor mógł nam zaszkodzić, to musielibyśmy zjeść od 10 do 15 bliżej 15 na surowo takich kapeluszy dorosłego muchomora. No nikt z nas tego nie robi i nikt z nas tyle ich nie zjada. A poza tym ta muskaryna i kwas ibotenowy to są substancje rozpuszczalne w wodzie. Więc gdybyśmy tak odgotowali tego muchomora, wylali tę wodę i potem zjedli, to nawet by mogło być więcej. Natomiast taką dawką śmiertelną dla człowieka to jest od 2-3 kilogramów muchomorów zjedzonych na raz, nawet do tam kilkunastu czy kilkudziesięciu. Więc widzicie, nie taki diabeł po pierwsze straszny, jak go malują. Natomiast tą substancją, na której nam najbardziej zależy, jest muscymol.
Muscymol, czyli substancja psychoaktywna, która nie ulega metabolizowaniu w naszym organizmie, jest wydalana, ale jak sobie tam trochę pokrąży, to jest dla naszego organizmu cenna ze względu na to, że działa przeciwstarzeniowo przede wszystkim na nasz mózg. Co za tym idzie też, wiadomo, że w mózgu są, jakby z mózgiem związane są również neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, która odpowiada za koordynację ruchową. Także z tego względu muscymol jest też wykorzystywany we wszelkich chorobach neurodegeneracyjnych, między innymi w chorobie Parkinsona. Ale ma też działanie uspokajające, walczy z nerwowością, z bezsennością, z depresją. I co jeszcze? No i jeszcze wpływa wraz z witaminą D i witaminami z grupy B, które są w muchomorze, na odporność naszego organizmu. Więc natura wie, co nam daje jesienią, kiedy zbliża się ten czas infekcyjny i kiedy patogeny zaczynają atakować nasz organizm. Po prostu możemy się wspierać wtedy amanitą. A jak my tę amanitę możemy przetwarzać? Już Wam mówię. Przede wszystkim możemy sobie z muchomora zrobić nalewkę, tak jak robimy każdą inną nalewkę. Ja robię 3/4 słoika, zalewam etanolem 70% i odkładam na parę miesięcy. Na parę miesięcy między innymi dlatego, że ten kwas ibotenowy przekształca się w muscymol również w czasie, tak? Czyli to, że niektórzy mówią, że bierzemy słoik, zakopujemy w ziemi, przykrywamy, nie wiem, liśćmi, dębu, robimy czary-mary, musi to być 25 cm, a do tego jeszcze 4 razy trzeba puknąć nogą. No nie, no to są, po prostu zakopujemy dlatego, żeby było chłodno, ciemno i długo. Wtedy właśnie się kwas ibotenowy przekształci w muscymol. Także wiecie, że ja jestem trochę taka metafizyczna, ale jednak jestem w szkiełko i oko i wszystko naprawdę matematyka, fizyka, chemia, wszystko potrafią nam wytłumaczyć również te przemiany. Ale to wiecie z moich filmów innych, więc dlatego Wam tutaj tylko inicjuję. I jeżeli zrobimy sobie taką nalewkę, to możemy ją stosować cudownie zewnętrznie. Ona działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, czyli wszelkie zmiany reumatyczne nam cudownie może leczyć, wszelkie napuchnięcia, wszelkie, nie wiem, właśnie obrzęki czy tego typu sprawy możemy sobie wsmarowywać. Również jak nas boli, łamie w kościach, też możemy sobie tę nalewkę wykorzystywać. Ale są też stare źródła, które mówią, że dawniej wykorzystywano tę nalewkę w celach między innymi przeciwnowotworowych. I robiono taki protokół, gdzie to mikrodawkowanie, które też jest ważne w przypadku różnych substancji, między innymi amanity, że od jednej kropli do 40 codziennie się bierze w górę i jak osiągniemy pułap 40, to schodzimy w dół aż do jednej. Tak wykorzystywali ją kiedyś dawniej, tak mówi stara medycyna naturalna. Czyli nalewka. Ale możemy też takiego muchomora sobie wysuszyć. I jak to robimy? Muchomora suszymy w temperaturze między 70 a 80 stopni. Dlaczego? Dlatego, żeby zaszły tam procesy dekarboksylacji, czyli przemiana tego kwasu ibotenowego w muscymol. I to zapewnia właśnie suszenie 7 godzin w temperaturze 70 stopni albo 6 w temperaturze 80 stopni. Ważne jest tylko, żeby nie przekroczyć temperatury 80 stopni, bo wtedy ulegną nam zniszczeniu właśnie te wszystkie substancje, na których nam zależy. Jak wiecie, ta dekarboksylacja jest też związana z inną substancją roślinną, kiedyś zakazaną, teraz coraz bardziej popularną, oczy się już nam też otwierają. I właśnie najpierw trzeba ten proces przeprowadzić, żeby ona była silna, bogata w składniki, które mają naszemu zdrowiu i życiu pomóc. Natomiast podobno najlepsze efekty daje suszenie muchomora na słońcu. Bo wtedy jest jakby największa moc i największa zawartość tych czynnych związków. Można też go ususzyć normalnie w 40 stopniach i jakieś drastyczne różnice w zawartości, z tego co widziałam w badaniach
muscymolu nie występują. Natomiast najbardziej optymalne jest to 70-80 stopni i bardzo ważne, aby nie przekroczyć temperatury 80 stopni. Pamiętajmy o tym. No i potem trzeba te chipsy muhomorowe odłożyć na 2, znowu 3 miesiące, żeby jeżeli coś tam jeszcze zostanie z tego kwasu ibotenowego, żeby miało szansę przekształcić się w muscymol, żeby muhomor nabrał mocy. No i potem w zależności od tego, jak sobie tam wyczytamy, czy jak nam poradzi lekarz, który serwuje terapię grzybami. Ja jestem fitoterapeutką, ja nie jestem specjalistką od grzybów, więc ja Wam tutaj porad nie mogę doradzać czy udzielać, bo grzyby, jak wiecie, to nie są rośliny. Także w roślinach ja jestem specjalistką, w grzybach nie bardzo, no ale wiem, że można czy tam te chipsy sobie po prostu tak podjadać, jak to robię ja, czy zrobić z tego proszek. I też mikrodawkowanie najpierw od małej ilości, stopniowo zwiększając, przeprowadzać. Także w taki sposób możemy, oczywiście znowu nie pijcie nalewki szklankami, nie jedzcie muhomora łyżkami, po prostu te mikrodawki są bardzo ważne. Badania pokazują, że w przypadku różnych substancji, między innymi takich alkoholowych wyciągów z roślin, już parę kropel robi nam, kolokwialnie mówiąc, dobrą robotę. Podobnie jest zresztą przecież w homeopatii, chociaż to jest trochę co innego, ale tam też nie spożywamy nie wiadomo ilu fiolek tych lekarstw, tylko po prostu małe ilości. Jak Wam lekarze zapisują leki silne, to też nie zapisują Wam całego blastra, tylko 1/4 pół tabletki, więc tutaj też nie przesadzajcie. Wiele razy to mówiłam, między innymi opowiadając o nalewce z konwali, która ma strofantynę, że trzeba dokładnie tak samo ją stosować jak silne leki. Czyli nikt nie pije nalewki z konwali szklankami, nikt nie je muhomora łyżkami, ani też nalewki szklankami nie pija. No to co? Chcecie dolcia zobaczyć? To uważajcie. Widzicie? To on. Co ty tam wypatrzyłeś? Tam nic nie ma. No widzicie? Mało towarzyski jest, się zrobił ten mój pies. Chyba już się odzwyczaił od naszego filmowego działania, ale jak obiecałam, wracam do Was i zobaczcie, w jakich pięknych okolicznościach przyrody, więc trzymajcie się zdrowo, a czekajcie, jeszcze Wam się pokażę. No, to jestem ja. Także trzymajcie się zdrowo. Chodźcie sobie do lasu po te grzyby i szlachetne i te inne różne też. Ja nie jestem specjalną zwolenniczką grzybobrania, chociaż dobra, okej. Niech te rodziny przyjeżdżają tymi busami, samochodami do lasów, gdzie my z dolarem chodzimy i nie ma żywego ducha przez cały rok, a teraz się robią tłoki, ale może to jest jedyna szansa dla niektórych dzieci, żeby las zobaczyć. To niech już sobie przychodzą, zbierają te grzyby, jedzą. Ważne tylko, żeby robili to z głową i żeby nie doszło do jakiejś tragedii. No dobrze, to ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, jakaś taka dzisiaj jestem rozmarzona, ale to co? Do następnego filmu. Pa, pa!